Jeżeli będzie pan Liszka, to obiecuję, że będę regularnie nagrywał. Dlaczego? To jajko nie ma tej białej tej warstwy. Jest tylko sama czekolada. To będzie. Co to jest? To nawet nic nie ma, jest sam papier. Co to jest? Mamy zabawki? Nawet to nie jest zabawka. Są jakieś same naklejki. Jest pan Liszka? No, nie sam. Tylko ja tego nie uznam za sukces. Nagle sobie tu na kieszonkę. No, na pewno jeden z... Na komputer sobie jednego nagraję. Na czoło. Nic na kieszonkę nie będę nagrywał, skoro naklejki. Nic na kieszonkę nie będę nagrywał. Nic na kieszonkę nie będę naklejał. Proszę cię bardzo, nie czepię się. Chyba czekolado podobne. Jaki skam! Cześć internety, tu Mirkę i witajcie w specjalnym odcinku Inspiracji, gdyż są to połączone dwa odcinki, Inspiracja lutego i Inspiracja marca. Dlaczego połączone? Jak opisywałem na Facebooku, w lutym po prostu nie działo się tak naprawdę nic wartego uwagi. I siedząc tak pod koniec lutego i myśląc nad scenariuszem, stwierdziłem, że może lepiej będzie ten jeden raz odpuścić i zrobić sobie taki po prostu specjalny, dłuższy odcinek na koniec marca, początek kwietnia, robiąc połączone inspiracje marca i lutego. Dlatego też właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj. Od razu zaznaczam, że będzie to dłuższy odcinek. No chociażby też dlatego właśnie, że o ile w lutym nie działo się za dużo, tak w marcu zdecydowanie nadgoniliśmy, a więc połączone kontenty obu miesiąców. No zobaczcie. Nie pamiętam, na który miesiąc by to przypadało, ale najważniejszą i taką najbardziej prominentną rzeczą, o której po prostu muszę powiedzieć, i bardzo bym chciał powiedzieć bardzo dużo, ale nie mogę, bo będą spoilery. Patrzę, dam, czy tam nie ma pająka, ale nie ma. Tylko cień tam taki bardzo dziwny. Taką najbardziej prominentną rzeczą i najważniejszą wydaje mi się być Made in Abyss, którym też właściwie otworzymy pierwszą sekcję dzisiejszego odcinka, jaką są animce. Dzisiaj będzie naprawdę stricte sekcja, sekcja, sekcja. Made in Abyss. Fantastyczne anime. 11 na 10. Polecam naprawdę chyba każdemu. Nie dość, że mega oryginalne, to jeszcze prawie w ogóle nie szablonowe, nie sztampowe i w tym wszystkim wciąż nie zapominające o tej swojej cesze szczególnej, jaką jest właśnie ta nietypowość. Dzięki czemu potrafi dobrze rozegrać kartami i uderzyć w emocje, uderzyć w serce i naprawdę nie dziwię się, że powygrywało tyle nagród za anime roku. Ani troszeczkę się nie dziwię. Mieliśmy z Zimią naprawdę fantastyczny czas oglądając tę serię. Nie mogę się doczekać drugiego sezonu, tak jak na przykład nie mogłem się na koniec One Punch Mana doczekać na drugi sezon i właściwie do tej pory nie mogę się doczekać.
ale... Mahotsukai, nie Mahotsukai. Made in Abyss, klasa sama w sobie. I polecam naprawdę z całego serca. Chcę uniknąć spoilerów, więc żeby was tak jeszcze zachęcić, to wypada pokrótce opowiedzieć o fabule. A koncentruje się ona wokół tego, że gdzieś tam na oceanie jest wyspa. I to jest taki alternatywny nasz świat, ogólnie rzecz biorąc. I na tej wyspie znajduje się ogromna dziura prowadząca w głąb ziemi. I istnieją tam i żyją tam istoty i rzeczy niewyobrażalne. Po prostu okrył się fizjologom nie śniło, jeżeli mogę zacytować. Żadnych więcej spoilerów. Obejrzyjcie. Naprawdę warto. Przetrzymajcie pierwsze 3 odcinki i uwierzcie mi, będzie super. I na dodatek jeszcze jeden plus, który muszę zaznaczyć dla Made in Abyss właśnie, czemu ja cały czas to mylę z Mahotsukai. Było to, że na dodatek jest tam jedna z moich nowych ulubionych postaci animcowych, jaką była jedna z legendarnych poszukiwaczek, Ozen. Jakoś tak, nie wiem, po prostu sposób, jaki się garbiła i jej taka obojętna mina mówiąca, że tak, byłam, widziałam, nie interesuje mnie to, niczym mnie już nie zaskoczycie. Coś pięknego. No, naprawdę. Ostatni raz. Polecam. No i skoro już mówimy o tych animcach i cały czas mi się myli Made in Abyss z Mahotsukai, to Mahotsukai się skończyło. Tak się składa. Skończyło się tak sobie, szczerze mówiąc. Naprawdę nic specjalnego. Szczerze mówiąc, bardziej się spodziewałem, że będzie taki, wiecie, skończyć tak z rozmachem, z przytupem, że będzie jakiś wielki pokaz mocy, mistycyzmu. Takie coś z przytupem. I zarazem wiem, że seria wcale o tym nie jest, że jest wręcz przeciwnie, właśnie o tym, żeby panować nad takimi emocjami, nad magią i tak dalej, żeby nie ulec swoim pokusom. Ale i tak mogło być lepiej. Mogło być dużo, dużo lepiej. Za to coś, co skończyło się dobrze i naprawdę nie możemy się zaś doczekać na kontynuację, to drugi sezon Attack on Titan, który był, powiem teraz niepopularną opinię, lepszy niż pierwszy nawet, powiedziałbym. Było mnóstwo akcji i to dobrej akcji. Były intrygi, były knowania, były tajemnice. Tytan Bestia jest, ma w sobie coś takiego, że wiecie, że aż tak, takie dreszcze przychodzą, że aż tak skóra się mierzi, że jest takim wypaczeniem, że naprawdę nie chciałoby się go spotkać. Trochę za szybko udało mi się chyba rozgryźć, kim jest kobieta Tytan, ale no dzięki temu miałem takie, tak mi się wydaje, że tak troszeczkę głębiej patrzyłem na każdy jej ruch potem i tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że to jest ta postać, no ale whatever. Fajnie było sobie zrobić taki binge-watching pierwszego sezonu i zaraz potem drugiego. I dzięki temu te emocje naprawdę nie opadały. Dzięki czemu mogę powiedzieć teraz, że było to naprawdę dobre show. Nie wiem, czy gdybym musiał czekać tydzień na kolejny odcinek, to bym tak mówił teraz. A w ten sposób myślę, że nawet mógłbym polecić. Serio, serio. Tym bardziej, że mało jest takich show. Przemyślanych i nie bojących się sprawić, że tak naprawdę będziesz tracił nadzieję, że cokolwiek się zmieni i nadzieję na wygraną głównych postaci, tak naprawdę. A zarazem wcale nie będziesz chciał, żeby wygrały te złe. No. Tyle za Niemców.
Więc przejdźmy teraz z kolei do bardziej filmowych, standardowych rzeczy. I zdecydowanie na czoło tego wszystkiego wysuwa się Pitbull, ostatni pies. Najnowsza część Pitbulla. Słuchajcie, myślę, że będzie to kolejny raz taka trochę mniej popularna opinia, ale naprawdę, naprawdę mi się podobał, naprawdę. Jak dla mnie był to jeden z najlepszych Pitbulli. Był po prostu świetnie wyreżyserowany, mega, mega solidnie. Naprawdę nie mam nawet do czegoś tam przyczepić tak naprawdę. Kawał dobrego filmu gangsterskiego, super wyreżyserowany, jakość. Może tak po pierwszej, ważniejszej śmierci, znowu bez spoilerów, troszeczkę stracił na parze, mi się wydaje. To była gdzieś tak połowa filmu może. I myślę, że mało kto też się spodziewał w ogóle, że coś takiego się wydarzy, no ale... C'est la vie. To jest właśnie też urok tych filmów, że nie boją się takich właśnie zwrotów akcji robić. Zwrotów akcji, których jest tak jednak mało. Nieprzewidywalnych, nieszablonowych i biorących kogoś zupełnie z zaskoczenia i wywracających sytuację o 180 stopni. I właśnie jeszcze jedna rzecz. Postaram się bez spoilerów, ale to jak zakończenie, czy też może raczej rozwiązanie podstawowego problemu, jaki przyświecał głównemu bohaterowi, gdy brał się za tę misję, to jak bardzo jest odległe od całej reszty. Tyle. Polecam. Naprawdę. Znaczek jakości. Proszę bardzo. Był jeszcze jeden film. Jeszcze jeden film, który obejrzeliśmy. I to na walentynki. I nie był to Grey. Wszyscy szli na Greya oczywiście. Jak najbardziej. Wcale się nie dziwię, nie? Bo wiadomo. Każdy musi przejść przez taki etap, że o, idziemy z dziewczyną na Greya, ale będzie heca. My poszliśmy na Winchester Dom Duchów, który to jest horrorem. Nie polecam go jakoś specjalnie, bo uważam, że był mocno średni, a wręcz sposób, w jaki straszył, był tak mega tani. Naprawdę, tak tanich jumpscare'ów nie widziałem już dawno. Naprawdę, naprawdę dawno. Na dodatek główne takie... taka fabuła... czy też może raczej fabuła... może raczej takie rozwiązanie i motywacja stojąca za głównymi wydarzeniami była pokazywana w formie flashbacków, bo to oczywiście wydarzyło się w jakiejś tam minionej przeszłości. I teraz to oczywiście wpływa na głównego bohatera, na główną bohaterkę, na głównego antagonistę, nie powiem kim jest, żeby nie było żeby było troszeczkę zaskoczenia może, ale... jedynie zakończenie moim zdaniem ratowało ten film, bo wydaje mi się, że był dobrze zakończony i na dodatek wskazywał na kilka interesujących faktów, które sprawiają, że gdzieś tam mógł się człowiek zastanowić nad kilkoma rzeczami. Ale to tyle. To naprawdę tyle. Jumpscary. Skoro o nich mowa, no to słuchajcie. Jak pewnie zauważyliście, jest nowa seria na kanale, nazywa się Jej. Jest to seria, w której gram z moją żoną Julią w różne giereczki.
Właściwie to ona gra, ja jestem tam głównie jako towarzysz tej podróży niesamowitej. No i właśnie. Na pierwszy ogień ja wybrałem grę. Padło na Doki Doki Literature Club. Więc naprawdę chciałem, żeby Julia doświadczyła tego, jakby powiedzieć, mindfucka, jakim jest te kilka wydarzeń, które dzieją się później. Ale niestety właśnie problem jest z tym, że chyba za późno. No i nie uchroniłem Julii też za bardzo przed spoilerami, przez co cała gra kompletnie straciła urok. Ale dwa odcinki są. Przede wszystkim skupiają się na narzekaniu, ale i tak uważam, że są sympatyczne do obejrzenia. Jak najbardziej obczajcie, zwłaszcza jeżeli jesteście ciekawi, jakie podejście mogła mieć Julia do cukierkowej grafiki Doki Doki. Ale właśnie, na drugą grę, której to pierwszy odcinek wrzuciłem całkiem niedawno. Zaraz przed tym powinien być. Przed tym filmem, znaczy się. Julia zażyczyła sobie już prawdziwy horror. I wybrałem ze swojej listy z biblioteki Steamowej horror, który nazywa się Fantaruch. No i o ile pierwszy odcinek to jest takie, wiecie, o co tu chodzi, jak sterować, co robić, o coś tam niby przeszło przez ekran, ale nic się do nas nie zbliżyło. No poczekajcie na drugi odcinek. Myślę, że spodoba wam się, jak krzyczymy. I skoro o giereczkach mowa, no to jak myślicie? Były jakieś giereczki mobilne? Oczywiście, że jak powiedziałbym, że zdominowały luty i marzec, bo był bardzo pracowity. Przyznam szczerze, że mało grałem. Przede wszystkim Warframe'a. No ale... No i Dreadnought'a troszeczkę. Dlatego też, że chciałem być gotowy, bo obiecaliśmy sobie z Grzesiem, że zagramy razem. Ale jednak to właśnie giereczki mobilne ratują mnie od tego, żeby się na przykład w pracy czasami nie zanudzić. Też bardzo lubię swoją pracę. I właśnie, na pierwszy ogień, zaraz jakoś tak na początku lutego zresztą, poszła gra w golfa, w minigolfa. Gra nazywa się Minigolf King i zagrywałem się w nią relatywnie długo. Również dlatego, że Julii się całkiem podobała i chciałam sobie czasami też sama pograć na moim telefonie. A główną taką cechą, przez którą przy niej zostałem na taki dłuższy czas, była jakość. Jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Naprawdę od tej gry bije takie quality. Wszystko jest top notch, animacje, dźwięki, jakieś bonusy, timingi na skrzynkach, bo odgranie skrzynek jest podobne do jakichś Clash of Clans i tak dalej. Są mikrotransakcje i to nawet bardzo inwazyjne, powiedziałbym. Przez co w ostateczności z giereczkiem postanowiłem zrezygnować, ale i za dużo zależy od losowości tak naprawdę. Tak takiej naprawdę dużej losowości, również w samym meczu. Ale na spróbowanie jak najbardziej. Bardzo miła, bardzo sympatyczna, bardzo kolorowa. Sama radość. I co ciekawe, zrobiona przez studio, które nazywa się Bluehole PNEX, które jest notabene stricte powiązane ze studiem Bluehole, odpowiedzialnym za PUBG czy Tera. To by się spodziewał, co nie? Ja się nie spodziewałem. Jakoś tak na początku marca. Tak, na początku marca. Wzięło mnie na taką troszeczkę nostalgiczność, powiedziałbym. I zacząłem sobie wspominać Bleacha. Jedno z moich pierwszych anime, jakie kiedykolwiek obejrzałem. I które darzy ogromnym sentymentem, bo też właśnie przez nie wciągnąłem się troszeczkę w mangi. Nie da się ukryć, że właśnie byłem ciekaw, co się stanie po tym, jak zaczęła się walka Aizen kontra kapitanowie i jak oni mieli Vizardzi.
i musiałem zajrzeć do mangi i po prostu, no, sama radość. Taki powrót do dawnych lat, do młodzieńczych lat, oglądanie samych najlepszych fragmentów na YouTubie, wszystkich najlepszych walk, jakichś teorii, jakichś dyskusji na temat różnych wątków. I to też zachęciło mnie, żeby wypróbować grę Bleach Brave Souls. Oficjalny taki beat'em up, slasher, prosto z Japonii. Giereczka jest turbo prosta. Po prostu chodzisz po mapce, bardzo małej, od punktu A do punktu B, po drodze zabijam wszystkie hollowy, cokolwiek tam ci stanie na drodze, aż w końcu dojdziesz do ostatniego pokoju, do ostatniego levelu, zwykle są ze 3 i tam czeka boss i trzeba go zabić. No. I za to dostajesz oczywiście jakieś fragmenciki, fragmenciki wykorzystujesz na upgrade postaci, tworzysz sobie drużynę swoich postaci, 3 wybrane, plus ewentualnie jeden towarzysz, który dołącza do ciebie w samej walce z bossem, a towarzysz w sensie od znajomego, główna postać. Jakoś tak nie przypadła mi ta gra do gustu, ale wspominam o niej dlatego, że kto wie, może jesteś takim diehard fanem Bleacha i akurat tobie się spodoba. Mi głównie się spodobało to, że gra po prostu wyczuła. Mirek jest fanem Aizena. Aizena mu damy na starcie, takiego pięciogwiazdkowego. Tak, tak. Na pewno będzie grał. No i pograłem, tak. Ale potem stwierdziłem, że jest za proste i zbyt powtarzalne. Naprawdę. Także niestety nie dam. Za to giereczką, przy której już widzę, że zostanę na dłuższy czas, jest Dragon Project, taki bieda Monster Hunter na smartfony. Jasne, śmialiśmy się w pracy, że to jest Monster Hunter Poor albo Monster Hunter Poverty, ale nie dość, że ma dobrą grafikę, to jeszcze na dodatek wszystko da się sterować jednym palcem. Jest w miarę przejrzyste, ale w tej przejrzystości potrafi być skomplikowane, zwłaszcza jeżeli się człowiek zagłębi w różne statystyki, w to, że masz te 4 żywioły, ogień, woda, ziemia i elektryczność i one oczywiście idą w full circle kont i odporności i tak dalej, plus oczywiście masz kupę rzeczy do ulepszania i miliard bossów do rozwalenia i zdobycia od jakichś unikalnych części, które pozwolą ci na zrobienie unikalnego ekwipunku. I przy okazji możesz grać ze znajomymi, z party do 4. I na dodatek jeszcze nie jest tak, że będąc na 5 poziomie możesz grać z kolegą, który jest na 300, czy którymś tam, whatever. Możesz się grać zawsze na każdym poziomie. Sam fan. Plus miliony eventów co chwila, jakichś specjalnych trybów, a gra nawet nie waży tak dużo i wygląda naprawdę zacnie. Ona musi być jakaś nowa, bo nie słyszałem o niej wcześniej. I szczerze przyznam, bardzo mi się podoba i myślę, że mogę polecić. Najbardziej chyba z tego właśnie zestawienia tych 3 gier, o których mówiłem do tej pory. No chyba, że jesteście fanem golfa. 5 rodzajów broni. Miecz tarczą, łuk, włócznia, podwójne miecze oraz miecz dwuręczny. Tak, greco, po prostu, co nie? Determinujące twój styl gry. Do tego zwykle ze 2 skille wymienialne, bo są jak kryształki w takim chociażby Path of Exile. Osobno można je też levelować zresztą. Mające żywiołowe obrażenia, więc trzeba je zwykle dopasować do walki lub mając jakiś specjalny efekt, który po prostu lubisz, na przykład mój, jak się nazywało, Jupiter's Descent czy coś takiego, ma szansę na paraliż, no i całkiem duży obszar rażenia, więc naprawdę się
przydaje super, uwielbiam tego skilla. No i w ogóle stwierdziłem, że moja postać będzie walczyła włócznią i był taki jeden potwór akurat tam z serii, tam się oczywiście serie aktualizują co kilkadziesiąt dni do przywoływania do specjalnych walk, z których można dostawać właśnie te przedmioty potrzebne do tworzenia ekwipunku lepszego i był taki z tego najwyższego tieru SS. Potwór, z którego wypadała jedna z lepszych włóczni w grze. Wypadła mi w końcu. Mam ją. Super. Trzeba trochę pofarmić. Jest to gra, jak powiedziałbym, w duże farmienie, jeżeli chcecie wszystko wyekspić tak na maksa i mieć same najlepsze rzeczy. Ale casualowo też się da w to grać i to naprawdę, naprawdę fajnie. A jeżeli jeszcze ma się ogarniętych kolegów, czy właśnie partnera, bo Julia też to gra, myślę, że tym bardziej fajnie, bo można wykorzystać to i zdobyć fajny ekwipunek bardzo łatwą drogą. Bo można sobie przywołać nawet jakiegoś super trudnego bossa i na lajcie ktoś go może rozwalić dla ciebie. Dragon Project polecam. I w ostateczności, jako ostatnią rzecz dzisiejszego odcinka, coś, o czym dawno nie mówiłem, czyli muzyka. Tak się składa, że ostatnio mam fazę na takie bardziej elektroniczne brzmienia, przy czym nie takie turbo elektro, ale takie właśnie delikatniejsze, jakieś lo-fi, high, coś tam, nie pamiętam, jak się nazywa. Jest taki twórca, korzystający z tego takiego launchpada, czy jak to tam się nazywa, sorry za brak znawstwa terminologii, ale jestem w tym nowy po prostu, Shou Masami. I ma przefantastyczne piosenki, po prostu takie lightowe, ale energetyzujące. Coś w stylu Nightcora, przez tę swoją taką piskliwość, jeżeli można tak powiedzieć. Ale wydaje mi się, że dużo lepiej wykonane i na dodatek no zwyczajnie dające fun, dające radość. Będąc bardzo oryginalnymi piosenkami, nierzadko po prostu też dotyczącym jakichś pierdół, nie powiem, że nie. Na przykład piosenka o Otter Pop. Nie ma sensu wręcz, powiedziałbym. No po prostu zbitki słów, nie mając jakiegoś głębszego wyrazu. Ale tak super skomponowane i tak po prostu z takim pięknym bitem leciutkim, sam fan. Towarzyszy mi w pracy, towarzyszy mi przy myciu naczyń, towarzyszy mi w samochodzie. Coś pięknego. Jeden z ostatnich moich, ostatnio najczęściej słuchanych po prostu wykonawców. Zaraz obok Martina Solveiga oczywiście, bo mimo wszystko mając ten nawrót do elektro, oczywiście musiałem też wziąć sobie Solveiga ze sobą, bo to jego oryginalny rytm i podejście do muzyki to jest coś, co po prostu jakoś tak przemawia do mnie. I czy jest Solveigiem taką więź? O, więź. O, taki swój chłopak, nie? Jest może taki Mirek trochę. Jest już późno, także zakończymy ten odcinek. Ten ekstra długi, specjalny odcinek inspiracji. Mam nadzieję, że wam się podobał, że znaleźliście tutaj coś, co również i was zainspiruje, coś, co was zachęci do sięgnięcia właśnie po ten tytuł, czy po tę produkcję. I na dodatek jak najbardziej zachęcam was do zostawienia lajka, subskrypcji, komentarza, jak najbardziej, co tylko chcecie. Może wy macie coś, co was inspiruje. Możecie oczywiście rzucać jakieś sugestie w komentarzach, czy pisząc na moim fanpage'u. Jak najbardziej, słuchajcie. Będę wdzięczny za każdą sugestię. Za cokolwiek, co jest inspirującego, motywującego. I jako taki mały spoiler podpowiem, że kwiecień siedmo zaczął. A już jest kilka rzeczy, o których mógłbym powiedzieć. Ale musiałem się powstrzymać, bo to są inspiracje lutego i marca, więc muszą być rzeczy, które się wtedy zdarzyły. No ale dobra,
Do zobaczenia w następnym odcinku i tam pogadamy jeszcze. Na razie.